Dzieciaki z klasy 402. Mam chłopaka. Jak mogłaś zgłosić się do ścierania tablic? To nie tak. Podniosłam rękę, bo chciałam tylko pójść do toalety. To ty się zgłaszałeś. Żeby nie pisać kartkówki z matmy. Dlaczego my je ścieramy? To nie ja na nich piszę. Zjadłbym coś. Jak ja. Dobrze, że został ci ten lunch. Ale nie z dzisiaj. Ej! Zobacz. Czekoladki. Szybko zamknij tę szufladę, bo je zjem. Wiesz co? Za późno. Co ty wyprawiasz? To pani Grace. Nie dotykaj ich. No i co zrobiłeś? Szybko pozbierajmy je. Ej, zjadłaś ją. Nie. Dobra, może jedna przypadkowo wpadła mi do ust. To może mi też wpadnie jakaś przypadkowo. Lubię cię. Pani nas zabije. Tak, ale tylko jeżeli zobaczy puste papierki. Jedna czekoladka, a teraz dwie czekoladki. Fajnie, ale szkoda, że nie było karmelowych. Właśnie, że były. Ej, wiesz co? Ja tam mogę i jutro zostać w szkole po lekcjach. To do jutra. Ej, zaczekaj. Idę z tobą. Daj te książki. Poniosę je. Dobra. Chodź, Arturku. Przyniosłam coś na ząb. Dzięki, ciociu. Zmiksowałaś lód, prawda? Ojej, wybacz. Zmachałem się. Przepłynąłem aż 10 basenów. Na razie, mamo. Cześć. Co tu robisz? Wczoraj z twoimi książkami dałem ci chyba moją książkę od matmy. Nie mam jej. Sprawdzę w domu. Co ja gadam? Ja nie mam książki od matmy. Co bym z nią robił? Jak już wpadłem, to odprowadzę cię do szkoły. Jak chcesz. Przepraszam cię, wydaje mi się, że chodzisz do klasy z Arturem. Tak, zna mnie pani chyba z przyjęcia urodzinowego. Cóż, zjadłeś pół tortu, zanim zdążyli przyjść goście. No właśnie, był pyszny. To w ramach podziękowań zrobisz coś dla mnie? Chciałabym przygotować przyjęcie, niespodziankę urodzinową dla Artura. Vinny! Czemu nie przyszedłeś dzisiaj po mnie? Ale nie o to chodzi. Ciocia Artura chce mu zrobić przyjęcie niespodziankę w tę sobotę. Pomagam jej. Więc musisz zrobić listę gości, kupić zaproszenia, wypisać je, potem wysłać. Chyba zmienię plan. W sobotę jest przyjęcie basenowe. Podaj dalej. Psst, ej, Joey. W sobotę impreza dla Artura u jego cioci. Podaj dalej. Impreza u cioci. Sobotę
przyjęcie basenowe dla Artura u cioci. Podaj dalej. Basenowe? Proszę o uwagę. Za 5 minut w sali Leonarda Diaza rozpoczynają się zajęcia jogi i aerobiku dla seniorów. Proszę wziąć pigułki na sercowe. Macie tutaj lekcje pływania? Tak. Należysz do klubu? Nie. Nic nie szkodzi. Chcesz zostać juniorem, członkiem chwilowym czy stałym klubowiczem? Chwilowym. Więc będziesz miał dostęp do wszystkich kursów. Oprócz zajęć z gimnastyki artystycznej dla zaawansowanych, boksu, kickboxingu, nauki chińskiego i pływania. Co takiego? Ale ja chcę się nauczyć pływać. Więc nie możesz być chwilowym członkiem klubu, tylko juniorem. Uwaga! Program specjalny w audytorium imienia Steinmetza. W dniu dzisiejszym wystawiamy skrzypka na dachu. A więc lekcje pływania? Tak, i to prywatne lekcje. Nie ma sprawy. Gdzie mam iść? Hej, zaczynasz za pół roku. Ha, muszę umieć pływać przed sobotą. To musisz uczyć się w grupie. Zajęcia zaczynają się za 15 minut. Idź do szatni imienia Sydneya Clarka. Pan uczy w mojej szkole. Pan Jackson? No tak. Muszę ciągnąć 2 etaty, żeby zarobić na kurs medyczny. Przyszedłem na kurs. Bardzo fajnie. No to idź już na basen. Tu jest basen. Oho. To dlatego te kostiumy. To nie pan prowadzi ten kurs? Nie. Ona. O! Musi być jakaś inna grupa. Tak, jest inna. Ale tam uczy pan Jackson. On zamiast pływania może cię nauczyć czaczy. Artur, co ty tu robisz? Pan Jackson powiedział, że chcesz być w mojej grupie. Naprawdę, Arturze, świetnie trafiłeś. Dzięki mnie będziesz pływał lepiej niż pies. A do tego, gdy będziemy w szkole, poświęcę każdą moją wolną chwilę, żeby pilnować, czy dobrze oddychasz. Wdech, wydech, wdech, wydech. Wdech, wydech. No dalej, wdech, wydech. Ja umiem pływać. Chciałem tylko trochę potrenować. Zamierzam wziąć udział w olimpiadzie. W ośrodku imienia Simura Perlmuttera coś kręcisz. Dobra, nie umiem pływać, ale nikomu nie mów. Nie martw się, młodzi ratownicy potrafią dochować tajemnicy tak samo jak ksiądz na spowiedzi. Naprawdę. Witam w grupie dla początkujących, w której zastosuję mój autorski program nauki pływania. Świetny. Miło jest widzieć nowe i stare twarze. Bez urazy, pani Donnelly. Pani Donnelly miała w młodości bardzo złe doświadczenia z wodą, ale teraz, pod koniec życia, postanowiła walczyć ze strachem i zanurzyć swe pomarszczone ciało w basenie. Najważniejsze, żebyście zapamiętali, że teraz tworzymy jedną zgraną i kochającą się drużynę. Jak ktoś powie, że mnie tu widział, to zginie. Ja też uczyłam się pływać. Przygotowałam wam nawet film instruktażowy, który powinien być wam bardzo pomocny. Idź do tatusia, Polala. Czas nauczyć się pływać. Mamo! Mamusiu! Nauczyłam się pływać. A co to jest? Co to za pytanie? No przecież to ja, gdy wygrałam litewski konkurs na najlepszego młodego pasterza. W dodatku byłam najmłodsza. Mieliśmy uczyć się pływać. Absolutnościowo. Wdech. Wydech, 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 Artur, wdech, wydech. Nie jestem jeszcze gotowy. Powtarzasz to już od godziny. Bo nie jestem gotowy. Aha, aha. Ojej, na dnie chyba jest pieniążek.
Metoda Poli zawsze działa. O, jest Nancy. Fajna laska. Podoba ci się Nancy? Chyba nie ta Nancy. Jessie. Idź do niej i dowiedz się, czy mnie lubi. Tylko dyskretnie. Super, mam wykonać polecenie świra. Słuchaj, załatwmy tę sprawę szybko, bo nie zdążę się załapać na kanapki z szynką. Lubisz Winiego, czy nie? Co? Wini chce wiedzieć, czy go lubisz. Co chce wiedzieć? Wiedziałem. Nie lubisz Winiego. I nie założysz bransoletki z jego imienia. Hej, stój! Powiedziałeś bransoletki? O, Rety! Podoba ci się? Jest boska! Super! Spotkamy się po szkole? Dziewczyny, patrzcie, co mam! Bransoletka! Rety, ale fajna! Przepiękna! Nie wiedziałam, że chodzisz z Winim. Nie! Znaczy tak! Właśnie, chodzę z Winim! Rok temu chodziłam z Jerrym, a teraz mam nowego chłopaka! Ej, Winnie, siadaj tu! Nie, usiądę z Nancy. Ktoś tu ma dziewczynę. Z Nancy? Winnie zabojał się w Nancy. No, mam dziewczynę. I co? Moje gratulacje. 111, 112, 113. Ja już nie mogę. Znów pani narzeka? Może na zajęciach u Anity można się obijać, ale u mnie ćwiczy się do upadłego. Jeśli w drodze do domu porwie panią Tomuć, to kogo będą wszyscy obwiniać, jak się pani utopi? Oczywiście mnie! Bardzo dobrze. Nieźle. Złącz kolana, kolego. Kiedy ty obcinałeś paznokcie? Au! Ej! Impreza basenowa. Jaką mam fajną bransoletkę. Ups, dzięki. Wdech, wydech, wdech, wydech. A teraz kochani, puśćcie deski. Płyńcie sami, płyńcie sami. O! Co to jest? Pływaczki? Ktoś tutaj chciał mnie oszukać? Musimy się pożegnać. I nie próbuj się przebierać. Niech cały świat wie, że oszukiwałaś. Nikt z tej grupy nie powinien bać się wody. Jak będziecie tonąć, wyciągnę was. Jestem świetna w oddychaniu usta. Jejku! Okay. Zrobiłaś te koszulki w nocy? Nie, w zeszłym roku. Na wszelki wypadek. Ale jesteś przewidująca, he? Dobra, już wszyscy nas widzieli. Oj, czekaj, nie byliśmy u przedszkolaków. Wiem, że wiele dziewczyn zazdrości mi chłopaka i tej bransoletki z jego imieniem. Ale ma to również złe strony. Ta bransoletka cały czas zaczepia się o rękaw mojej koszulki. Masz krótki rękaw, nie zaczepia się. Och, zaczepia się, ale ty przecież nie masz chłopaka. Co ty tam wiesz? Opowiadam o bransoletce mojemu 4-letniemu koledze. Ja tylko na chwilę. Oddaj mi ją. Oddzwonię? Czemu? No bo ja tę bransoletkę dostałem od babci, a ona dzisiaj przyjeżdża i chce ją zobaczyć. Nie ma sprawy. Przyjdę dziś do ciebie i zobaczy ją na mnie. Muszę ją zabrać. Jak babcia się wkurzy, to może zmienić testament. Nie oddam ci jej. Nie widział jej jeszcze Patryk z drugiej klasy. Tak.
czułem, że może być z tym kłopot. Znaczy, wiem, że się do niej przywiązałaś, dlatego w zamian przyniosłem ci inną. Nie chcę badziewiastej bransoletki z kosmiczną bestią. Nie jest badziewiasta. Patrz, tu jest moje imię. Twoje? Raczej Ini. No to ja teraz będę Ini, a ty Ensi. Pa, Ensi. Pa, Ini. Moje gratulacje, pani Donnelly. Oto dyplom ukończenia kursu pływackiego Polly McShane. Od teraz już nikt nie będzie mówił, że jest pani starą łamagą. I nigdy się pani nie utopi. Inna sprawa, że może pani wpaść pod autobus. Dobra, Artur, twoja kolej. Impreza basenowa. Ja stąd spadam. O, Artur chyba oblał. To nie on oblał, ale ja. Co za wstyd. Kochani, schowajmy się. Artur będzie tu lada moment. A gdzie są świeczki? Przyjęcie, niespodzianka? Nie spodziewałem się. O. Ciociu Mary, gdzie jesteś? Niespodzianka! Cześć, Artur! Coś podobnego, nie spodziewałem się. Jak już jesteś, to możemy wejść do basenu. Och, ja nie mogę, nie mam kąpielówek. Masz, Arturku. To prezent urodzinowy ode mnie. Zawsze wiem, co chciałbyś dostać. Tak, dzięki, ciociu. Gdzie masz bransoletkę od Winiego? Chciał ją dzisiaj pokazać swojej babci. Co się tak patrzycie? Widziałam Winiego z inną dziewczyną. Biedna Nancy, co za tragedia. Dziewczyny, trzeba być nienormalną, żeby nie dawać chłopakowi swobody. Hej, a mnie na przykład odprowadzi do domu Jessie. Wiesz co, Nancy, ja też widziałam Winniego z dziewczyną. Ale z was zazdrośnice. Chyba już czas na niespodziankę. O czym ty mówisz, Joey? Artur już przyszedł. Chodzi mi o inną niespodziankę. Czas za mną szaleje. Przecież inaczej nie dałby mi tej pięknej nowej bransoletki. Uważasz, że ta jest ładniejsza od tamtej? Nie wierzę! Winnie ma dwie dziewczyny! Jedną, ale to nie ty nią jesteś. O, pożałuję tego! To nie jej wina. Jasne, wiem o tym. Myślisz, że ujdzie ci to płazem? Nic nie myślę. Przecież wiedziałeś, że tu będę. Zgadza się. Po pierwsze, nie lubię, jak ktoś robi ze mnie durnia przed znajomymi. Po drugie, o wiele bardziej brakuje mi tej bransoletki niż ciebie. Po trzecie, nie lubię, jak ktoś ciągle beka. Dobra, jesteśmy kwita? Ani trochę. Chodź, Arturze, robimy wyścigi wodne. Ty będziesz kapitanem naszej drużyny. Cudownie, to ja się przygotuję. Psik! Ojejku, ja się chyba przeziębiłem. Lepiej ja nie będę pływał. Dobra. Podałaś mi 36 powodów, dla których mnie nie cierpisz. Co teraz? Wrzucisz mnie do wody? Nie, do tego się nie zniżę. A tak właściwie, czemu nie? O! 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 O!
świetna w odzykaniu usta usta. Rewelacyjna ze mnie nauczycielka. Aha, aha.